Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, tak jak wspominałem, jesteśmy po weekendzie Golda, troszeczkę tutaj te statystyki spuchły, powiedzmy, mamy już tutaj 4000 siły przekroczone, tak samo HP na 3500 to już w sumie przed eventem Golda dobiliśmy, więc no całkiem fajnie to zaczyna wyglądać, no i dzisiaj popróbujemy sobie, głównie wejdziemy w te lochy, będziemy tutaj coś cisnąć, no ja nie byłbym sobą, gdyby nie... fakt, że po prostu już nie wytrzymałem i troszkę tych lochów pokonałem. Mam oczywiście to wszystko pozapisywane, więc na końcu wam pokażę. Między innymi ten Esteros, to już chyba widzieliście, nie jestem pewien. W każdym razie pokonałem tego sinego gula, to jest w ogóle siny gula, ja zawsze czytałem silny. Sinego gula, oprócz tego od razu 488 niestety mi się nie zapisało. W każdym razie no te dwa bloki padły, praktycznie jeden po drugim, tam było nie wiem, po 20-30 prób na jednego i drugiego. Tutaj szkołę magii, Hemoridor i Meduskę, czyli tutaj tą górę Olimp też pokonałem, to te walki pokażę wam na końcu, no ale myślę, że jeszcze coś może uda nam się pokonać dzisiaj, także praktycznie od razu sobie wchodzimy do lochów, bo co tutaj więcej mówić, no tak jak mówię, te statystyki dosyć fajnie nam się podniosły. Więc nie ma co tutaj narzekać, ten event Golda na pewno pomógł. I co więcej, no ja co jeżeli chodzi o runy? Jeżeli chodzi o runy, no to mamy 323 octodecyliony, czyli jest to bodajże E59. No żeby dojść w końcu do tego boosta, czyli do E70, no to jeszcze musimy 11 tych powiedzmy jednostek przeskoczyć. Czyli no to jeszcze nam naprawdę sporo czasu z tym zajdzie. No i co? No jak dojdziemy do tego E70, no to wtedy myślę, że tak 3-4 dni już będziemy mieć E100 i będziemy mogli te maksy znaleźć. No a na ten moment no lipnie to wygląda. Mamy tutaj niestety tylko, tak jak zresztą już ostatnio, 32% od zimna, jeżeli chodzi właśnie o runkę. Tutaj się głównie z Ice Ghostem porównywałem. On mi też wysłał swoje lochy, jak tam to u niego wygląda. No on tutaj ma prawie 3 levele przewagi, ale to też wynika z tego, że on ma prawie 100 tornad więcej. My to tornado pokonaliśmy, ale bije tylko darmówkami, dlatego że nie mam miejsca, tak? I szkoda mi po prostu golda z tych itemków. Tutaj jak widzicie 10 milionów, 6, 5, 8, 8, znowu 8. Także te itemy no już tak praktycznie pod dyszkę podjeżdżają. Niestety od 2 dni, czy tam nawet 3 wiedźma w ogóle nic nie chciała. Tak więc na razie czekam, no mam tylko 2 te itemki, więc dzisiaj tornada ruszać nie będziemy, to tornado leci praktycznie co godzinkę sobie tam klikam, więc ono się mówię, powoli rusza, ale nie chcę tracić golda, więc nie będę tego rushował, ale mówię, no to jego prawie 3 levele wynikają właśnie z tego tornada, oprócz tego, z tego co wiem, ma jeszcze tutaj zrobionego tego maga, może go dzisiaj trochę popróbujemy, no ale wiadomo, jak on na towarzyszach ma też tam runy po 50%, no to wiadomo, że mu jest o wiele łatwiej. I co on ma tutaj jeszcze zrobione? Te dwa, nordyckich bogów, dwa lochy ma pociśnięte. Całą resztę ma taką jak my. Myślę, że jeszcze tego Ramzeja będziemy mogli popróbować, bo myślę, że on jest do zrobienia, jeżeli tam jakaś fajna próba siądzie. No i okej, chyba nie ma co tutaj czekać, tylko od razu zrobimy sobie portal, zobaczymy ile nam go pójdzie. No zabić go raczej nie zabijemy, ale zobaczymy, no nie tak dużo w sumie, myślałem, że więcej mu zrobimy, ale nieistotne. Dobra, zaczynamy od tego Esterosu, bo to mnie najbardziej ciekawi. Na pewno niektórych zaciekawił tytuł. Kto tam się nie interesuje, powiedzmy, zagranicznym forum, nazwijmy to, to jest coś takiego, że po prostu w Shakesie, jak każdy wie, no co tydzień są eventy, kiedyś te eventy były w sobotę i niedzielę, teraz jeszcze są w piątki i zawsze dzień przed eventem na każdym forum Shakesa, na każdej narodowości, powiedzmy, czyli tam polski, niemiecki, międzynarodowy, czy angielski i tak dalej, jest właśnie informacja, jaki event będzie w następny weekend. Przeważnie się to pokazuje w czwartek o 16, wiem, że na międzynarodowym i na niemieckim, natomiast na polskim to różnie, nieraz tam rano się pojawi w czwartek, nieraz późno wieczorem, tam 6 milionów, no widzicie, on raczej tutaj powinien pęknąć. Więc generalnie pojawiła się właśnie informacja, że teraz będzie event Golda i w kolejnym tygodniu, czyli tak naprawdę no dzisiaj się zaczyna ten tydzień, będzie więcej informacji na temat Oktoberfestu. No kto już śledzi te takie powiedzmy teasery, nazwijmy to teasery właśnie, które Shakes nam zapodaje, czyli tak jak ostatnio było, że więcej informacji o Oktoberfeście w tym tygodniu, no to raczej na 90%, powiedzmy 9, jestem pewny, że Oktoberfest będzie właśnie w ten weekend, czyli no tam nie wiem, jak to zrobię, może od poniedziałku od piątku do poniedziałku czy coś w tym stylu, także no tak jak mówię, no na 99 może nie, ale na 90% jestem pewny, że właśnie ten Oktoberfest będzie w ten weekend. Teraz miało być Skarby Lasu,
Więc po prostu się przygotujcie na to, że może być 4 razy event i najprawdopodobniej promocja, bo raczej w Oktoberfest promocje także są na grzybki. Także no co mogę powiedzieć, trzeba się na to przygotować, bo raczej właśnie tak będzie, zwłaszcza, że już się zbliża ten termin, bo Oktoberfest przeważnie był tak na przełomie września i października właśnie w Gierce. Także tak to wygląda, no i po prostu sprawdźcie sobie sami, nie wiem, czy to będzie od razu dzisiaj o 16 ta informacja, czy tam jakoś jutro, czy w środę, w każdym razie polecam tam zajrzeć na forum, głównie międzynarodowe, bo tam oni pilnują właśnie, głównie tam Leander pilnuje, żeby ta informacja była równo o 16, żeby tam wszystko fajnie doinformować i tak dalej, więc polecam stamtąd czerpać informacje. Także tak jak mówię, no Oktoberfest najprawdopodobniej, zresztą też dużo osób o tym mówi, ale kto tam nie śledzi jakichś tam Discordów shakesowych, powiedzmy tam forów i tak dalej, no to tak jak mówię, raczej właśnie w ten weekendzik będzie Oktoberfest. Wiem, że ten film wleci, nagrałem to w poniedziałek i wleci pewnie też w poniedziałek o 16, to jakby co to tam będziecie mogli się, powiedzmy, przygotować, bo na 90% właśnie tak będzie. No i co? No i ten Ramsey nie chce bardzo, tutaj była tam próba 6 milionów, czyli tak naprawdę no jeden hitek więcej dosłownie by wystarczył, żeby go pokonać, chociaż on tutaj tej siły ma bardzo dużo, 60 tysięcy prawie, to te nasze hity, jeżeli chodzi o niego, wcale mu za wiele nie robią. No ale cóż, no chciałbym cokolwiek dzisiaj pokonać, bo znowu kolejny odcinek z Wojownika, na którym nic nie zrobimy, no to lipa. No ja mówię, no już się nie mogłem wytrzymać i trochę tych lochów poszło jednak, jakby nie było, ale pamiętacie, no przed eventem Golda ten też miał taką bliską próbę, nie pamiętam ile tam było dokładnie, ale bardzo malutko, więc no na logikę powinno dzisiaj paść, zwłaszcza, że tych statystyk bardzo dużo podbiliśmy. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Powiedzmy, poklikamy go jeszcze do 1800 i padł. Dobra, świetnie, udało się, chociaż tyle. Jakaś broń nam w ogóle wypadła. Wejdźmy sobie od razu, zapiszemy tego Ramseya. Co to nam tu... A, no walkę to obejrzymy później. No rozrzut net fajny, runka średnia plus 2, więc szału nie ma generalnie. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o niego? Też plus 2. Jaki tu jest w ogóle rozrzut, no, mniejszy niż my mamy, no to tak średnio powiedzmy, ale będzie w razie czego do kibla, ewentualnie do wiedźmy, jeżeli by chciała bronię. No dzisiaj już kibel mamy wrzucony, zobaczcie, zostało nam jedno miejsce, także będzie trzeba na wszelki wypadek coś ewentualnie tutaj sprzedać takiego tańszego, na przykład te rękawice niecałe 5 milionów, no to jest, jak oddamy do wiedźmy, to prawie jedna statystyka, no ale jeżeli będzie trzeba, no to trudno. Dobra, mamy teraz bezlicy. Bezlicy to jest mag. No i my tego maga chyba nie zrobimy. No jesteśmy tutaj jeszcze za cieńcy. Tak to szybko idą te lochy i tak dalej, że no po prostu generalnie zazwyczaj się robiło tak, że jak padł wojownik, to od razu się robiło tych magów, ale teraz to jest chyba, to jest jednak za szybko, żeby te lochy właśnie tak szybko robić i trzeba będzie tutaj się troszeczkę wstrzymać z nim, powiedzmy do 1700, to 80 prób na niego. Wiem, że po nim też jest kolejny mag i on już jest mocniejszy od niego, ale ten bezlicy, może jakby tutaj jakiś fajna próba by była. Podejrzewam, że z runką 60 byśmy go zrobili, bo jednak z tymi magami no to te obrażenia są bardzo istotne, żeby jak największe robić. Ale mówię, no popróbujemy go sobie tutaj chociaż troszeczkę. 300 milionów expa piechotą nie chodzi. Ale jeżeli nie padnie, no grunt, że ten Ramsey padł, tak? Z niego jestem zadowolony, bo jakby nie było, taki był cel głównie. No zobaczcie, no tam 17 milionów, ale tak malutko mu ani razu nie zostało, także chyba jeszcze jesteśmy na niego za słabi. Dobra, koniec. Co teraz? Teraz idąc tokiem myślenia tego screena, którego mam od Ice Ghosta z jego lochami, no to powinniśmy w teorii tych nordyckich bogów próbować. Tutaj pamiętam, że przed eventem Golda temu Lokiemu też zostało bardzo malutko, to musiała być jakaś bardzo szczęśliwa próba, no bo to jest zabójca, więc on tutaj uniki robi. Widzę, że jakiś lag się tutaj nam wkradł, także trzeba chwilkę poczekać, serwer nie odpowiada, no to standardowo. No, dawaj. Okej, chyba już wróciliśmy, tak, dokładnie, wróciliśmy. Dobra, tak jak mówię, no to jest zabójca, więc on tutaj unikami niestety bardzo, ale to bardzo utrudnia nam, żeby go pokonać. No to jest 360 level, także 300 milionów jeszcze nie dostaniemy za niego. Ale kolejny, tak jak mówię, też powinien paść, bo tam Ice Ghost miał 8 na 10. Więc no w teorii dwóch przeciwników, tylko właśnie czy ten Loki tutaj nam padnie. Do 1500 powiedzmy, że go popróbujemy.
No bo co jeszcze innego? Tego maga w tym Esterosie w mroku popróbujemy sobie, tego co tam jest czwarty. Może Włodzimierza, ale na niego to tak nie wiem, no może z 50 grzybów góra, bo on, no mówię, raczej nie padnie, raczej nie ma na to szans, to już by się przydały właśnie duże, wysokie runy w broniach towarzyszy, żeby tam w ogóle cokolwiek się mogło zadziać, no i przede wszystkim nowe bronie dla towarzyszy, to też jest dosyć istotne. No ale i co więcej, chyba tyle, no może tego Woja w Hemoridorze coś byśmy popróbowali, może tego maga na górze Olimp, coś w tym stylu, ale pewności nie mam, no na razie tutaj za bardzo tak optymistycznie to nie wygląda, jeżeli chodzi o te lochy, no na ten moment no to tylko i wyłącznie Tornado i z tego Tornada najwięcej dostaniemy, bo mówię, jeszcze prawie 100 Tornad możemy zrobić na spokojnie, no tylko że właśnie to miejsce nas dosyć mocno blokuje. Kurczę, no... Pamiętam, że z tym Lokim była taka próba, chyba z 2 czy 3 miliony mu zostało i to tak jak mówię, no było przed eventem Golda, zresztą chyba z każdym Lochem mieliśmy takie próby, a teraz tutaj statystyki o wiele mocniejsze i tak dalej, a Loki i tak mimo wszystko nie chce padać. Dobra, na razie go tu zostawimy, strefę światła chyba na razie zostawiam, Tornada tak jak mówiłem nie ruszam, czy ten zakręt leby był do zrobienia już, czy jeszcze nie, no on tu za wiele nie da. 11 milionów, no tutaj Kunegunda by musiała trochę podziałać. On ma 100 tysięcy siły, więc dosyć sporo. Dobra, na razie go nie bijemy i tak nam praktycznie nic nie da. Także szkoda na niego grzybów. Hemoridor, czy by był do zrobienia? Może, ale nie ma co. Dobra, na razie nie ma co tego robić, bo to i tak za wiele nie da. Powiedzmy te 65 grzybów na tego Włodzimierza. Może jakaś magiczna próba, jeżeli chodzi o Kunegundę, by się tu trafiła. Na co oczywiście nie liczę, ale popróbujmy, żeby już mieć, powiedzmy to, powiedzmy czyste sumienie, że tutaj ten Włodek jest przez nas przetestowany. 30 prób jeszcze. No i co, wejdziemy do tego maga. Na tego maga sobie popróbujemy troszeczkę więcej. No i wrócimy do tej strefy świata. Tam coś jeszcze próbuję poklikać. No żeby chociaż ten 463 wbić. No i potem się będę skupiał na tym tornadzie, no bo mówię, no w tym tornadzie siedzi mi bardzo, ale to bardzo dużo expa, no tak połowę mu zbijamy, także jeszcze nie ma co. No i mamy tego Sutenera Petyra, tak jak mówię, to jest mag, czy on by był tutaj do zrobienia? No co chwilę jakieś takie próby z 90 milionów na 20, 25, więc no w teorii może i by był do zrobienia. Pamiętam, że jak go zrobiłem na łowcy, to tam od razu kolejne dwa poszły z bomby, ale to są wojownicy, więc no tym łowcom to wcale nie było takie trudne, a tutaj pewnie tak łatwo nam nie pójdzie niestety, ale tego maga, on też by nam dał 300 milionów, fajnie by było pokonać, tylko mówię, no my tutaj tych obrażeń z runy potrzebujemy, głównie na maga, no bo to właśnie o niego chodzi. No ale dobra, popróbujemy tutaj jeszcze, powiedzmy do 1200, bo to jest taki ostatni lok, który powiedzmy możemy jeszcze zrobić w teorii. Tylko właśnie jakby jakaś tutaj była taka bliska próba 25, to może nie, o 20 milionów, zapiszemy sobie walkę, jak to w ogóle wygląda. Czy my w ogóle jesteśmy jako tako tu w stanie go zrobić, no tutaj krytyk, tutaj znowu krytyk, także wojownik zrobił co miał. Tutaj krytyk od maga, drugi krytyk, także też Kunegunda kryt. Tutaj Kunegunda dała zwykłego. No i jak u nas, my krytyk. Kolejny krytyk. Aha, i on nas tutaj zmiótł. Czyli jeżeli my byśmy teraz przestali, to byłaby tego hita, to byłaby szansa, żeby mu walnąć te 21 milionów, jeżeli byśmy jakiegoś mocnego kryta walnęli. No to kurczę, no nie wiem, no w teorii on jest do zrobienia, tak mi się wydaje. Tylko właśnie na koniec tego kryta nam niefortunnie dał. No ale zobaczymy, no próba musi być praktycznie idealna. Praktycznie wszyscy muszą kryty dawać, i my i nasi towarzysze, on za bardzo nie może, jakby nie było, no ale dobra, no popróbujemy go tak jak mówię do 1200, tam 19 milionów, jeszcze 55 prób na niego. No fajnie by było, jakby on padł, bo by nam wbił level, to głównie o to chodzi. No ale jeżeli nie, no to się jeszcze wstrzymamy, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. No to Tornado też oprócz tego, że nam da level, to nam da też statystyki, nie? No bo te itemki po 10 milionów jednak swoje robią, jakby nie było, więc no wydaje mi się, że powinno to być. Kurczę, no jeżeli chodzi o te walki z magami, to jestem nauczony, że nawet jak wydaje się, że nie jest możliwy do zrobienia, to nagle siada taka próba z kosmosu, że jednak się okazuje, że on jest do zrobienia, także dobra, no jeszcze te 100 grzybków na niego powiedzmy zmarnujmy, niech będzie, zobaczymy jak to wyjdzie. No a jeżeli nie, no to wrócimy do tej strefy światła, jeszcze tutaj podociskamy co możemy. No i na razie na tym wojowniku, tak jak mówię, no przerwa z lochami, przerwa jeżeli chodzi
No tylko Tornado zostaje, tak? Co godzinkę klikanie Tornada, na razie nic tutaj nie będę ruszał, jeżeli chodzi o te lochy, no bo nie ma to sensu. No bo jak sami widzicie, no tutaj ciężko, żeby cokolwiek nam padło. Dobrze, że ten Ramsey chociaż padł, bo no bo lipa. No ten Loki ma niestety odporność na lód, więc też mu na pewno mniej bijemy, bo jeżeli chodzi o nordyckich bogów, to ta runa działa normalnie, w sensie te runy ogólnie, tylko na inne lochy jest zbugowana, więc także no tam też na pewno mu mniej bijemy, ale tam to jest kwestia właśnie uników. Dobra, no ten nie chce paść, także na razie nie interesuje nas to. Jeszcze tutaj właśnie teraz, jeżeli będzie Oktoberfest, a jeżeli nie, no to te skarby lasu, co by nie było tak naprawdę, to już tutaj twierdzę, prawdopodobnie postawię sobie na 20. Brakuje nam jeszcze 14 milionów kamienia tak naprawdę, także teraz muszę polować na kamień tutaj z kółka i z kostek i tą twierdzę 20 postawić, żeby już tutaj sobie tą salkę zrobić na 20, już mieć to z głowy i potem lecieć kopalnie też na 20, kopalnie mam już tutaj 16, więc nieźle, skarbiec mam tylko 12, no ale co zrobić. Dobra, czyli lecimy do tej strefy światła i teraz po kolei, tutaj mamy wojownika, to jest nieumarła armia. Ten wojownik no wygląda na dosyć mocnego, raczej tutaj ciężko, żeby cokolwiek z nim zrobić, bo jest dosyć mocny. No on co prawda ma tutaj tylko 22 tysiące siły, ale no tego HP ma bardzo, ale to bardzo dużo, także no sami widzicie, że raczej nie jest do zrobienia na ten moment. Także go olejemy. O, chociaż tam jakaś próba, zawsze na koniec jakąś próbę da taką zachęcającą. No ale nie, mniejsza z tym. Athena to jest mag. No ale my chyba też jej jeszcze nie zrobimy. Zobaczcie, że tutaj tak przy mniej więcej do połowy schodzimy tego HP. Także wydaje mi się, że nie ma co. Co tutaj dalej? Tego to nawet nie ruszam, bo to już zwiadowca i to jest w ogóle dalsza sprawa. Tutaj to 13 piętro, jak to w ogóle wygląda. Tutaj jest chyba wojownik, tak, wojownik, bo blokuje. Ale on też bardzo dużo, on ma mało HP, ale bardzo dużo bije, więc nie ma sensu. Dobra, czyli lecimy do tych nordyckich bogów, no i chyba z tych nordyckich musimy próbować wycisnąć tutaj ten level, jakby nie było. No to jest nasza jedyna nadzieja, żeby ich pokonać, bo tutaj tych dwóch powinno nam paść. No ten Loki miał taką bliziutką próbę, pamiętam jak dziś, mam to przed oczami, także no wydaje mi się, że jednak go zrobimy, jak tutaj troszkę poklikamy. No i to jest tak naprawdę ostatni log, więc możemy na niego tych grzybów, jakby nie było, troszkę wydać, troszkę sporo. No bo ten level fajnie by było dobić, chociaż 363, a chyba Loki nam już da ten level, tak mi się wydaje, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. No grunt, żeby on tutaj tych uników nie robił za wiele, tam jakaś próba 30 milionów, ale jeszcze nie było żadnej bliskiej próby z nim dzisiaj, o dziwo, takie 30 milionów to chyba jedna z bliższych. No ale nie wiem, no tak jak mówię, on jest tutaj odporny na lód, więc my mu mimo wszystko mniej bijemy, ale już teraz nie będę kombinował z runami, bo to nie o runę chodzi, tutaj już chodzi tylko o szczęście, żeby troszkę tych bloków zrobić, żeby on tych uników nie robił, no i jakoś to pójdzie, tak mi się wydaje. No nie wiem, no dobiłbym ten level w sumie tornadem, ale nie chcę marnować za bardzo itemków tych droższych. No bo to jednak szkoda, jakby nie było. No dawaj tego Lokiego, no kurde, on musi być do zrobienia, no musi paść. Koniec końców zrobiliśmy dzisiaj tylko jeden lok, więc no lipa tak naprawdę, no ale co zrobić? Takie życie, 34 miliony znowu, tam chyba było jakieś 20 około wcześniej. Takie życie, no więcej tych lochów zrobiliśmy tam wcześniej, bo tak jak mówię, no już nie mogłem wytrzymać, więc jednak tym wojowniczkiem tutaj sobie troszkę poklikałem, ale to bardzo mało nam daje, no jesteśmy bardzo do tyłu, głównie do Terrazera i tutaj Pikachu, 8 milionów, no nie, to była praktycznie prawie idealna próba, tylko tam dosłownie jeden hitek więcej jakiś, żeby wszedł. Ale często właśnie takie próby na takich się zostaje tutaj na tym wojowniku, no męczące są te lochy, zwłaszcza, że ja wiem, że po prostu te lochy, gdybyśmy mieli runę 60%, to one wypadały praktycznie za darmo, no tam może 50-100 grzybów na lochy by to wszystko popadało, no a tutaj niestety z tą runą 32 to nie jest takie proste i takie kolorowe. Nazwijmy to 18 milionów znowu, no jakieś te bliższe próby zaczęły się sypać, ale na ten moment no sami widzicie, że mimo wszystko on tutaj nie chce paść. No niedobrze, niedobrze. Myślę, że chyba ten level dobiję tym tornadem, już trudno, najwyżej tam z dwa itemki jakieś droższe zmarnuję albo wywalę epiki, bo też mam trochę epików do kibla, to najwyżej ich tam się pozbędziemy, powiedzmy.
byleby ten level dobić, no bo to jednak zawsze tam trochę więcej expa i golda zawki, to zawsze nam tam pomoże, zwłaszcza, że niewiele brakuje po prostu. No ale jeszcze nie, do 500 grzybów go będę męczył, do 500 może się uda, może padnie. No to jest tak naprawdę jedyna nadzieja dla nas na jakiś exp na ten moment, bo wszystko inne, jeżeli chodzi o takie zwykłe lochy, nie o tornado, to nie chce pazi, stoi w miejscu. Zresztą jak sami widzieliście, no czyli dzisiaj tak jak mówię, no tylko ten jeden estero spadł, także lipa, no teraz jest tak jak mówię, no spokój, już się w sumie powtarzam, ale tornado teraz tylko i wyłącznie darmówkami, czekamy na te runy to jest tak naprawdę zbawienie dla nas, czekamy aż to w końcu dobijemy do E70, potem ten buścik już zaczniemy tutaj chociaż po 50%, plus 50% na broniach szukać, będziemy też podmieniać towarzyszom sobie i myślę, że będzie to wszystko jakoś szło, żeby właśnie te lochy dalej pchnąć i wtedy sobie znowu coś z tego wojownika nagramy i coś tutaj podziałamy, jeżeli właśnie chodzi o te lochy. No w tym tornadzie mam ukrytego bardzo dużo expa, więc o to się nie martwię. No ale mówię, no fajnie by było tutaj jeszcze coś przynajmniej na tym odcinku pokonać. No ale dobra, jest lipa, myślę, że już nie będziemy się tutaj męczyć. Lecimy do tornada i próbujemy, tak jak wam mówię, to jest zwiadowca, dokładnie on padł i nie mamy już miejsca w plecaku, także jest słabo. O, akurat hełmy dzisiaj chcę, to nas w sumie uratowało. No i dobra, te rękawice powiedzmy, że sprzedam, już trudno. Lecimy dalej. Kogo my tutaj mamy? Znowu zwiadowcę, nic nam nie dał. Tutaj jest mag, który też padł szybko. Tutaj znowu kolejny też padł szybko, 2 miliony tylko, więc jeszcze nie ma tragedii. Lilaryś padł od razu, no i dobra, chyba jeszcze jeden i mamy level. No więc sami widzicie, jak to tornado idzie, nie? Więc jakby tak to wygląda. Dobra, i mamy level i bodajże 526 to jest bodajże blok, bo to jest Madame Mystique, czyli tak naprawdę jakiś mocniejszy magi. Możemy sobie w sumie spróbować go trochę poklikać, tylko że nie mamy miejsca. Co my tutaj byśmy chcieli takiego tańszego sprzedać? Nic w sumie nie ma z tego, co widzę, takiego w miarę. No tu mamy trochę tych itemów do... Dobra, no tą tarczę sprzedam, byleby jeden mieć slot, to akurat nie jest istotne. Aha, czyli ta Madame Mystique padła za darmo. Czyli to chyba jednak nie był blog, a jak tutaj, jeżeli może to był 527, już nie pamiętam, nie, 527 to jest zwiadowca. 528, poczekajcie, kolejny pierścionek, znowu drogi, kurde, no nie chcę marnować tego golda, dobra, sprzedaję to, trudno. Nie chcę marnować tego golda, nie, no to wydaje się taki zwykły wojownik, że jak go trochę poklikamy, to on padnie, to nie wiem, to albo nie mam pojęcia. Nieistotne, dobra, tutaj nam się warta skończyła, więc godzinkę sobie ustawimy na kolejną godzinkę i teraz obejrzymy wszystkie te lochy. Chłopięcego Briana chyba oglądaliśmy, pewności nie mam, to był 11 wrzesień, a teraz mamy, już jesteśmy po 20, 21 dzisiaj, więc chyba już był odcinek, jeżeli o niego chodzi. Zwłaszcza, że to jest walka wojowników, więc no jednak troszkę tutaj potrwa, ale tak mi się kojarzyło, że go oglądaliśmy, także nieistotne. Dobra, zobaczmy z tym silnym gulem, zobaczymy jak to wygląda, tam mieliście statystyki, więc jakby, no tu o statystyki chodzi, nie, no bo walka to jednak nie jest aż tak bardzo ciekawe, no ale mówię, ten silny gul i ten 488 to są bardzo podobne, ten 488 chyba delikatnie nam tam... delikatnie silniejszy jest po prostu od tego silnego gula, ale wydaje mi się, że jednak statystyki mają bardzo zbliżone. No i tak jak mówię, 20-30 prów na tych samych statystykach, co tutaj widzicie, bo to padło mi jedno po drugim, na tych samych statystykach i padł ten silny gul, więc i ten kolejny, zobaczcie ile tutaj bloków na sam koniec, no tu musiało kolejny blok, no i same kryty na koniec i no dużo szczęścia, nie oszukujmy się, dużo szczęścia mieliśmy, także spoko. Lucjusz to jest mag w uświęconej tradycją szkole magii, mag dosyć tanki, jak sami widzicie, za wiele mu tu nie bijemy, ale on nam też za wiele nie bije. No i tutaj jakieś kryty musiały zacząć wchodzić mimo wszystko, bo już zobaczcie, że nie mamy za wiele HP, ale 24 miliony i 37800 na koniec. I to jest to właśnie, o czym mówiłem w walce z tym magiem w strefie mroku w Esterosie, że tam tutaj niby kryty 20 milionów i tak dalej, a nagle może taki kryt pójść, że on mógłby paść, no ale nie padł. Także trudno. Tutaj kolejny mag to jest Hemorido, też się z nim bardzo długo męczyliśmy. Cały czas mi w głowie siedziała próba 300 tysięcy, z którą z nim mieliśmy. No i tutaj zobaczcie, same kryty i tak w sumie ledwo minus milion tylko, no ale padł, więc spoko. Kolejny to jest Meduza, bodajże też mag, tylko też dosyć tanki, powiedzmy. No więc, ale no też udało nam się ją pokonać.
Także to było, zaraz wam tutaj, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, to było jakoś, nawet nie wiem czy nie przed eventem Golda, troszkę postanowiłem, że sobie poklikam i nam to popadało, także no widzicie, tutaj bardzo dużo, no dokładnie, tutaj ten silny Gul 17, Lucius 17, ten chyba był po jednym dniu eventu Golda, czyli 18, no i Meduza 19, no i dzisiaj ten wzgardliwy Ramsey, zobaczmy jak to wyglądało, no bo tutaj tych bloków musiało naprawdę sporo pójść, jeżeli chodzi właśnie o tą naszą postać. Także zobaczymy. Nie pamiętam w sumie kiedy ostatnio się przebierałem, jeżeli właśnie chodzi o tą postać, bo nie pisałem tego, bo pamiętacie, że ostatnio to tam głównie zmienialiśmy sobie broń i chyba jakieś takie itemki, które nam bardzo odstawały, więc nie zmieniałem tego w opisie. Musiałbym zobaczyć teraz, jeżeli będzie faktycznie ten Oktoberfest, to musiałbym zobaczyć ile mi dadzą faktycznie itemy. I no nawet tych bloków tutaj, zagadałem się w sumie, tak bardzo nie oglądałem, ale nawet tych bloków nie było wcale tak dużo, raczej tutaj jakieś kryty, no i ledwo, bo nam zostało, zobaczcie, niecałe 2 miliony HP. Tak więc, tak jak mówię, no jeżeli będzie ten Oktoberfest, to będę musiał tutaj obczaić, ile mi faktycznie dają itemki i wtedy coś pokombinować. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tutaj jakiś porządek w ekwipunku. I tak, i chyba to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kurde, no ta myszka mi coś tutaj nie łapie. Ta, co mam ją do nagrywania, bo jest po prostu cichsza i jest dalej od mikrofonu, dlatego jej używam. Dobra, no jeden slocik jest, biednie to wygląda, ale już tutaj nie mogę nic sprzedawać ani nic, bo wszystko jest do wiedźmy, bo szkoda po prostu golda. Możemy jeszcze ewentualnie zakręcić sobie tutaj kółkiem. Przez przypadek bym rozmontował pierścionek za 8 milionów. Znowu nam coś wypadło, to możemy wziąć cyk. Tutaj doktora Bawuwu. Strasznie śmiesznie, że jak dodaje nam jakiś nowy itemek, czy to z koła, czy z lochu, to nie dodaje na wolny slot, tylko zawsze tutaj w lewy dolny róg. Nie wiem czemu tak się dzieje, no ale tak jest. I od razu prawie 3 punkty w siłkę wpadły. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcie z dzwoneczkiem, piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy Oktoberfest będzie faktycznie w tym tygodniu, czy może jakoś za tydzień. Jak to tam według was jest, a może już jest oficjalne info, bo miało być w tym tygodniu, nie wiem kiedy to dadzą. Ale ten film wychodzi o 16, no i oficjalne info też jest o 16, więc nie wiadomo, także ewentualnie sprawdźcie sobie właśnie to forum międzynarodowe, tak jak mówiłem. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się, wbijajcie jeszcze na Discorda dla widzów, bo ostatnio dobiliśmy 1000 członków i niestety zaczęli ludzie wychodzić i znowu tam jest chyba 993 na ten moment, czy coś koło tego, także wbijajcie, żeby znowu to 1000 dobić. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!